Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskiej, lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skontaktuj się z naszą Credit Union, a otrzymasz nie tylko świetną ratę hipoteczną, ale i $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę. Kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Kultywujące polskie tradycje kawaleryjskie Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem rozpoczęło zbiórkę funduszy na budowę pomnika upamiętniającego największą w historii Polski i Europy XX wieku bitwę kawaleryjską stoczoną 31 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej oraz etos całej kawalerii polskiej. Więcej informacji na temat przebiegu bitwy, w której pierwsza dywizja jazdy pułkownika Juliusza Rumla pokonała kilkakrotnie liczebniejszą armię konną Siemiona Budionnego, udzieli Państwu współzałożycielka Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem pani Anna Wojda. Z naszym gościem rozmawia Anna Łabieniec. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego gościa. Jest z nami pani Anna Wojda, współzałożycielka Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem. Dzień dobry. Wciąż zbyt mało wiemy o faktach związanych z wojną polsko-bolszewicką. Jakie cele stawia sobie Państwa stowarzyszenie? Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem powstało w 2006 roku. Zostało założone w miejscowości Komarów Osada koło Zamościa, w miejscowości, w której historia namalowała przepiękną kawaleryjską bitwę, największą w historii wojen, w historii bitew kawaleryjskich. Pierwsza dywizja jazdy pod dowództwem pułkownika Juliusza Rumla pokonała ponad czterokrotnie większe siły pierwszej konnej armii Siemiona Budionnego. Bój pod Komarowem zapisał się jako jeden z największych epizodów militarnych w wojnie polsko-bolszewickiej w kampanii 1920 roku. Całodniowa walka pod Komarowem składała się z części porannej i wieczornej. Toczyła się wśród pędu galopujących koni, brzęku uprzęży, szczęku szabel, głośnego huku dział artyleryjskich oraz przeraźliwych głosów ludzkich i końskich. Dla uczestników walk pod Komarowem była historyczną świętością, kulminacyjnym momentem życia, z którego wszyscy kawalerzyści czerpali źródło ku zaszczytnym wspomnieniom. Bohaterstwo polskich żołnierzy upamiętnił Jerzy Kossak w tryptyku Bitwa pod Komarowem. Do powstania obrazów przyczyniły się osobiste relacje uczestników boju, piękne kawaleryjskie szarże oraz panorama bitwy z dominującą w krajobrazie ówczesnego Komarowa wieżą kościoła. Zarówno obraz Kossaka, jak i ten opis, który pani przed nami roztoczyła, jest niezwykle malowniczy, ale jednak każda bitwa, każda wojna to krew i śmierć. Czy duże były straty podczas tej bitwy, tak, zarówno po stronie polskiej, jak i rosyjskiej? Zwycięski bój pod Komarowem okupiony był bardzo dużymi stratami wśród ludzi i koni. Drewniany krzyż na polu bitwy przypomina o 300 poległych i rannych żołnierzach oraz o 500 koniach, które kryły
plac całodziennego boju. Pierwsza dywizja jazdy pod dowództwem generała Juliusza Rumla, która wchodziła w skład grupy pościgowej generała Stanisława Halera, składała się z 6 pułków kawalerii w sile 1500 kawalerzystów. Po stronie bolszewickiej według różnych źródeł walczyło od 4,5 tysiąca do 8 tysięcy kawalerzystów 1. Konnej Armii Siemiona Budionnego. W skład 1. Dywizji Jazdy wchodziły dywizjony artylerii konnej, które wspierały walkę kawalerzystów oraz 13. Dywizja Piechoty. Bitwa została wygrana, stając się jednocześnie symbolem polskiej kawalerii. Pierwotnie bitwa zwana była bitwą pod Zamościem, jednak nazwę zastąpiono nazywając ją bitwą pod Komarowem. Niewątpliwie bitwa pod Komarowem była największą kawaleryjską bitwą XX wieku i jednocześnie ostatnim klasycznym bojem tak wielkiej masy kawalerii. 9 października 2009 roku minister obrony narodowej zarządzeniem ustanowił rocznicę bitwy pod Komarowem świętem kawalerii polskiej, wpisując datę 31 sierpnia do kalendarza świąt Wojska Polskiego. W 2016 roku w Zamościu ukazała się książka Pani autorstwa W blasku zachodzącego słońca – Bitwa pod Komarowem. Czy zechciała Pani coś więcej na jej temat nam opowiedzieć? Książka powstała na podstawie wspomnień uczestników bitwy. Bardzo cenne materiały otrzymałam od rodzin uczestników bitwy, których poszukiwałam przez wiele lat. W swojej podróży historycznej dotarłam do różnych zakątków świata, do Nowej Zelandii, Australii, Kanady, do Stanów Zjednoczonych i do różnych państw Europy. Te materiały stały się dla mnie najcenniejsze. Otrzymałam bardzo wiele fotografii wydobytych z szuflad oraz z albumów rodzinnych, które przenoszą nas w świat żołnierskiego życia. Pani książka poświęcona bitwie pod Komarowem jest kompendium wiedzy nie tylko o bitwie, ale o przygotowaniach do tej bitwy i również o sytuacji militarno-politycznej mającej miejsce w 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej. Książka została też nagrodzona nagrodą imienia generała Bolesława Wieniawy Długoszewskiego. Proszę powiedzieć, nie jest to jedyny projekt mający na celu upamiętnienie tej bitwy. Należy Pani do stowarzyszenia, jest Pani jego współzałożycielką. Wiem, że macie Państwo jakiś większy projekt, który ma upamiętnić tę słynną bitwę. Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem zostało założone w roku 2006 z inicjatywy architekta Tomasza Dudka oraz mojej. Nadrzędnym celem stowarzyszenia stała się budowa pomnika chwały kawalerii i artylerii konnej. W 2007 roku prezes stowarzyszenia Tomasz Dudek odnalazł przedwojenny projekt budowy pomnika, który stał się dla nas testamentem do wypełnienia. W 1936 roku z inicjatywy uczestników bitwy pod Komarowem powstał komitet budowy pomnika chwały kawalerii i artylerii polskiej pod Komarowem. Ogłoszono konkurs na projekt pomnika. Konkurs ten wygrał architekt Boris Zinzerling. Projekt pomnika przedstawiał kilkunastometrowe skrzydła husarskie, które miały być symbolem jazdy polskiej. Te skrzydła miały być posadowione na wielkim cokole. Miały być też wyryte nazwy pułków polskich, które brały udział w bitwie pod Komarowem, jak również nazwy dywizjonów artylerii konnej, które w bitwie pod Komarowem brały udział. Druga wojna światowa uniemożliwiła realizację tego pomysłu. W 2006 roku został odnaleziony przedwojenny projekt pomnika i już od roku 2007 zostały przeprowadzone liczne konsultacje nad wizerunkiem pomnika chwały kawalerii i artylerii konnej, który chcemy wybudować na polach bitewnych pod Komarowem. Konsultacje odbywały się z profesorem Wiktorem Zinem, profesorem Ludwikiem Maciągiem, profesorem koniecznym Kucharskim i już w 2008 roku szkice zostały
oddane do profesora Kucharskiego, który w dalszym ciągu pracował nad wizerunkiem pomnika. Te kilkunastometrowe skrzydła husarskie z przedwojennego projektu pomnika zostaną wzbogacone o sylwetki szarżujących jeźdźców, kawalerzystów i artylerzystów. Elementy skrzydeł zostały spięte klamrą stanowiącą jednocześnie podstawę dla szarżujących kawalerzystów. Powstały w ten sposób kształt utworzył u podstawy formę mauzoleum. Ściany symbolicznego mauzoleum posiadają wybite znaki wszystkich 40 pułków kawalerii II Rzeczypospolitej Polskiej oraz dywizjonów artylerii konnej. Budowa tak potężnego pomnika oczywiście wymaga sporych zasobów finansowych. Wiemy, że ten projekt ma poparcie najwyższych instytucji państwa polskiego, ale domyślam się, że nie cała kwota potrzebna do jego budowy jest zebrana. Budowę pomnika wyceniono na 3 200 000 zł. W tej inicjatywie wspiera nas rząd polski z panem Mateuszem Morawieckim. Mamy również wsparcie z Ministerstwa Obrony Narodowej. Wspierają nas oficerowie Wojska Polskiego, żołnierze. Wspierają nas władze wojewódzkie, władze Starostwa Zamojskiego, jak również oddziały kawalerii ochotniczej. Inicjatywę budowy pomnika poparł konsul generalny w Toronto, pan Krzysztof Grzelczyk. Zwracam się do państwa z prośbą o wsparcie budowy pomnika upamiętniającego jedną z największych bitew w historii Polski. Dziękuję pani za ciekawą rozmowę i przedstawienie tego bardzo ważnego dla wszystkich Polaków tematu. Szczegóły dotyczące wpłat na budowę pomnika przedstawimy państwu w komunikatach na zakończenie programu.